Witam Michuman, 23 czerwca, jak widać akwarium strasznie zarosło, nie było mi kilka dni w domu. Tutaj japonika no, wyszła poza swój obszar, który miał przewidziany. Drzewko też ładnie obrosła, to jest bardzo pozytywny efekt, nadwódka, ściana lasu, już jest tu jeden wielki gąszcz, wszystko jest do wycięcia. Brudne szyby, na akwarium trzeba zadbać o nie troszkę. Czeka mnie kupa roboty, sporo pracy będę miał z tym wszystkim. U góry widać rzęsa zarosła całą prawie powierzchnię, zabierając światło innym roślinom. Tutaj w głębka przyrastała troszkę z tego przez siatkę. Czeka mnie kupa roboty. Natomiast jeżeli chodzi o cytrynownię, powinienem wystartować. Kwasek, soda i bimbrownia. Bimbrownia straciła swoją moc. Tutaj te napisy zakręcam. Wszystko, żeby zgromadzić jak najwięcej gazu na początek, na start. Tutaj jak widać w butelce z kwaskiem gromadzi się gaz, który będzie wypychał kwasek do sody. Postaramy się to wszystko jeszcze pchnąć ile tylko się da, żeby napopłać jak największe ciśnienie w tych butelkach. No już to pompowane, te szczelności, troszkę wody na nakrętkach, jak widać nic nie przeciwko, butelki są naprawdę mocno napompowane, ciężko je zgnieść, ciśnienie jest naprawdę spore w tych butelkach. Mam nadzieję, że to spowoduje o wiele dłuższą pracę tej imbrowni, cytrynowni. Pora ją wystartować, ustawić za workiem odpowiednią dawkę dwutlenku węgla. Tu już po wycince japonika, arkuata i to właśnie ta roślinka, której nie mogę zidentyfikować, nie wiem co to jest. Tutaj postaram się wyostrzyć. Jeżeli ktoś wie co to jest, proszę napisać w komentarzu nazwę tej rośliny. No, szukałem w internecie i do tej pory nie mogę znaleźć nazwy tej rośliny. Podobna do Rolibigi Repens, bomba. I tutaj w głębka widać poprzerastała już siatkę, zagęściła się, pora ją umieścić na dnie, tam gdzie powinno być jej docelowe miejsce. Mam nadzieję, że te glonojady i kosiarka nie wyskubią tej w głębki, która już poprzerastała. Jeżeli poprzerasta, no to trudno. Zrezygnujemy z tej dekoracji. No i tutaj drzewko jeszcze widać bardzo ładnie obrosło, ładne pączki. Zostawimy to jeszcze na jakiś czas, żeby z tego naprawdę ładne kule utworzyć. To wszystko ładnie się prezentowało, jak to powinno. Tutaj jeszcze rzęsa, głębka i pistia. Postaram się oddzielić jak najwięcej głębki od pisti, od rzęsy. Tutaj wyciąłem całkowicie Vesuviusa, bo strasznie się zagęścił. I tutaj jest zagadka. Skąd się wziął u mnie ten wątrobowiec?
No i witam już po przycince, po posadzeniu roślin. Tutaj widać bimbrownię. Kostka bardzo ładnie się spisuje. Ładna mgiełka, która jest rozwiewana przez filtr po całym akwarium. Tutaj udało mi się też drugą kostkę odkopać częściowo. Tej rośliny japonika się ułoży w kierunku światła. Podobnie jak inne rośliny się ładnie poustawiają w głębka. Częściowo ładnie poprzyrastało, a częściowo jeszcze nie. Fajnie się to prezentuje z daleka, z bliska. Nie robi szału. Zobaczymy, jak to będzie efekty później. Wezuwius też wycięty całkowicie. Tutaj bardzo fajnie się prezentuje to drzewko. Tutaj też przywiązałem kawałek wątrobowca na dole do tego drzewka. Nie wiem, skąd on się wziął nadal. I teraz tutaj pytanie, konkurs dla moich widzów, którzy oglądają mój kanał, którzy chcieliby roślinki z mojego akwarium, z poprzecińca, których nie uda mi się na pewno sprzedać, będę musiał, szkoda mi ich wyrzucać po prostu, żeby zidentyfikowali mi, co to jest za roślinka. To mało, nie wiem, czy to jest mały henik, czy to jest jakaś inna trawnikowa roślina. Też nie mogę tego zidentyfikować, nie mam porównania do innych roślin, na internecie wszystko wygląda jednakowo. Podobnie ta roślinka, też nie wiem, co to jest. Tutaj widać, też mchy są poprzycinane, też o wiele ładnie się prezentują. Ściana jest wyrównana, zagęszcza się, bardzo fajnie to wygląda. No, akwarium myślę, że dojdzie w takim niekrótkim czasie do siebie. Będzie wyglądało tak, jak powinno być. W górę udało mi się wyłowić tyle w głębki, ile widać. I trochę zostawiłem rzęsy. Systematycznie rzęsy będę się pozbywał. Nadmiar rzęsy jest w rogu standardowo. Także w komentarzach, co to za roślinka, odezwę.